Cześć, chciałabym Wam dzisiaj pokazać test na żywo tuszu, którego używam właśnie i jest to Extreme Lashes z Vibo. To jest taki tusz w takim fuksjowym opakowaniu. Można go oczywiście dostać w Rossmanie. Ma 8 ml tutaj pojemności i kosztuje około 9-10 zł, więc jest to tani tusz. I ja, jeżeli chodzi o efekt, to bardzo go lubię, ale mam do niego pewne zastrzeżenia, o których Wam zaraz powiem, ale najpierw przejdźmy do testu na żywo tego tuszu. I tak wygląda jedna taka cienka warstwa tego tuszu. Jak widzicie, on całkiem ładnie rozdziela rzęsy i niezbyt je podkręca, ale trochę tak właśnie je uwydatnia na pewno i bardzo ładnie je rozdziela. Wiecie co, prawda jest taka, że ja zazwyczaj maluję jedno oko jedną szczoteczką i od razu przechodzę na drugie, więc mam troszkę mniej tego tuszu i mi jest łatwiej to malować, więc teraz tak maluję bardzo delikatnie, żeby sobie tego oka, tych rzęs nie posklejać, dlatego że nie jestem przyzwyczajona właśnie do takiego maczania szczoteczki na jedno oko. Ale jak już teraz wysycha ten tusz, to pomaluję drugą warstwą i porównam Wam właśnie z takim gołym okiem. I dalej nie chcę się bawić, bo się boję, że po prostu sobie to oko posklejam. Ja też nie lubię takiego posklejanego efektu. Ja wolę, żeby rzęsy wyglądały delikatniej, ale były rozdzielone. Więc tak wygląda tusz po takich dwóch cienkich warstwach. Można go jeszcze oczywiście bardziej zbudować, ale ja mam teraz rzęsy całkiem długie, dlatego że jestem po prostu w trakcie może nie kuracji, ale po prostu sobie od czasu do czasu używam Revitalash i po prostu te rzęsy mam troszeczkę dłuższe. Więc ten tusz... No, wydaje mi się, że całkiem ładnie podkreśla moje rzęsy. Z gołą stroną to wygląda całkiem nieźle. A teraz sobie dokończę drugie oko i do Was przyjdę porozmawiać o tym, co sądzę na temat tego tuszu. I tak wyglądają skończone oczy. Jak widać, są całkiem ładnie podkreślone, tak mi się wydaje. Ja lubię taki efekt, więc no po prostu mi się podoba, więc sobie tak na co dzień zazwyczaj podkreślam. I tak jak obiecałam, chcę Wam wspomnieć kilka słów na temat tego tuszu do rzęs. Otóż uważam, że po pierwsze jest fajny, dlatego że ma taką fajną szczoteczkę, która według mnie bardzo ładnie łapie te rzęsy i pojedyncze takie krótkie rzęsy myślę, że też bardzo ładnie złapie. Więc nadaje się to, wydaje mi się, że każdego rodzaju rzęs i też nie jest zbyt duża, więc na pewno będzie się sprawdzać, myślę, że u każdego. Dosyć tak zagęszcza optycznie te rzęsy i na pewno je całkiem nieźle rozdziela, więc tutaj nie uzyskamy tak łatwo efektu posklejanych rzęs, ale kiedy dokładamy więcej tego tuszu, więcej warstw, to rzeczywiście ten tusz może je posklejać. I uważam, że za tę cenę jest bardzo fajny, natomiast mam jedno wielkie zastrzeżenie i chodzi mi tutaj o tusze drogeryjne, które są naświetlane lampami w tych drogeriach. Ja pierwszy raz ten tusz miałam z Vibo Boxa. Kiedy Vibo wysyłało ambasadorkom paczki, to wtedy pierwszy raz ten tusz dostałam, więc pewnie ten tusz był z magazynu, był świeży i naprawdę mi się świetnie sprawdzał przez kilka dobrych miesięcy. Nie osypywał się, świetnie się zachowywał na rzęsach, miałam go bardzo długo. Natomiast ten egzemplarz, który kupiłam sobie sama w drogerii, na pewno był naświetlany lampami, bo w końcu go wzięłam z, po prostu z tego miejsca tam, gdzie tusze stoją. I on mi się chyba po około 3 tygodniach zaczął już strasznie osypywać z tych rzęs i w zasadzie używam go po prostu, żeby go wykończyć, dlatego że efekt mi się podoba. Ja jestem zadowolona z tego, jak ten tusz teraz wygląda na tych rzęsach, no ale co z tego, skoro on mi się osypie za 3 godziny. I powiem Wam, że ja już teraz taki manifest chcę zastosować i po prostu nie kupować tuszy w drogeriach. Chcę po prostu kupować tylko internetowo. Tusze w drogeriach są naświetlane, nie wiadomo ile one tam stoją, nie wiadomo kto je macał, ile macał, czy ten tusz jest otwarty, czy nieotwarty. A jeżeli zamawiamy z drogerii internetowej, to zazwyczaj wydaje mi się, że jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że ten tusz będzie świeży, że ten tusz nie będzie naświetlony, tylko będzie z chłodnego magazynu. Więc po prostu już chyba nie kupię tego tuszu, przynajmniej nie stacjonarnie, ponieważ Vibo otworzyło chyba ostatnio drogerię internetową, właśnie można kupić
ich produkty na ich stronie, więc czemu nie? Myślę, że warto sobie przejrzeć po prostu w drogerii stacjonarnej rzeczy, które nas interesują, wymazać swatche, jakieś tam testery, jeżeli są, a jeżeli nam się spodoba ten produkt, to po prostu kupić internetowo i mieć świeży, pewny. No i w sumie tyle. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten tłuszcz, czy go używacie, co o nim sądzicie. Tak jak mówię, ja bardzo go lubię, lubiłam go, tylko szkoda, że on się tak szybko osypuje, więc po prostu już nie chcę kupować go stacjonarnie. I mam jeszcze takie pytanie do Was, jaki polecacie podkład taki, no wiecie, do mojej skóry tłustej, długotrwały, matujący i w miarę tani. Dajcie znać, czy ten Astor Perfect Stay jest fajny, bo się nim interesuje. No i w sumie tyle, do następnego filmu, cześć!